powszechnie wiadomo, że woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Fizyk zapewne doprecyzowałby, że jest to prawda pod warunkiem, że mamy ciśnienie atmosferyczne. A czy jest możliwe podgrzanie wody pod ciśnieniem atmosferycznym do temperatury wyższej niż 100 stopni Celsjusza, tak aby nadal była cieczą? Jak najbardziej. Co więcej, jest to bardzo łatwe. Aby to zrobić, najpierw zagotuję wodę w czajniku elektrycznym. Woda zawrzała, a więc ma temperaturę 100 stopni Celsjusza. Następnie wlewam wodę do szklanki i wkładam do mikrofalówki. Ustawiam ją na maksimum mocy i podgrzewam wodę przez następne 20 sekund. Woda w mikrofalówce miała początkowo 100 stopni Celsjusza i była cały czas podgrzewana, ale nie zaczęła wrzeć. Oznacza to, że otrzymaliśmy tak zwaną ciecz przegrzaną, czyli taką, która występuje w stanie ciekłym powyżej swojej normalnej temperatury wrzenia. Spróbujmy teraz sprawdzić, co się stanie, gdy do naszej szklanki wsypiemy odrobinę kawy rozpuszczalnej. Widzimy, że woda gwałtownie zawrzała. Dlaczego? Ano dlatego, że stan przegrzania łatwo zniszczyć. Możemy również pokusić się o sprawdzenie, jak na naszą dziwną wodę oddziałują moneta, korek i sól. Za każdym razem rozpoczynają one wrzenie i powodują gwałtowne obniżenie temperatury układu. No dobrze, ale dlaczego na co dzień zazwyczaj nie udaje nam się otrzymać przegrzanej wody? Wrzenie to przechodzenie cieczy w gaz zachodzące w całej jej objętości. Aby woda zaczęła wrzeć, musi istnieć coś, co to wrzenie rozpocznie. Ogólnie mówiąc, muszą występować jakieś zaburzenia. Podczas gotowania wody takich zaburzeń jest dużo i wrze ona pod ciśnieniem atmosferycznym w 100 stopniach Celsjusza. Aby przegrzać wodę, musimy pozbyć się tych zaburzeń. Po pierwsze, naczynie i sama woda muszą być bardzo czyste. Po drugie, możemy postarać się, aby w wodzie nie było rozpuszczonego powietrza. Po trzecie, wodę powinniśmy podgrzewać delikatnie i powoli, tak żeby nie wytwarzać drgań, które również mogą zapoczątkować wrzenie. A do tego właśnie świetnie nadaje się kuchenka mikrofalowa. Ciecz przegrzana to nie tylko okazja do ciekawych domowych doświadczeń. Została ona również wykorzystana w latach 50. XX wieku do skonstruowania komory pęcherzykowej, czyli specjalnego detektora cząstek elementarnych. Komora ta wypełniona jest w całości cieczą przegrzaną. Gdy wpadnie do niej jakaś cząstka elementarna, pojawia się zaburzenie, wywołując miejscowe wrzenie cieczy. Powoduje to, że cząstka zostawia za sobą ślad w postaci pęcherzyków pary. Dzięki temu niewidoczne gołym okiem cząstki elementarne zdradzają swoją obecność, produkując tysiące małych bąbelków. Za wynalezienie komory pęcherzykowej w roku 1960 została przyznana Nagroda Nobla z fizyki, a sam wynalazek pozwolił na dokonanie wielu odkryć w fizyce cząstek elementarnych. A to wszystko dzięki osobliwym własnościom przegrzanych cieczy.